Siemaneczko, z tej strony Wazji, a dzisiaj będziemy wykonywać wraz z Astro zadania Kory Śmiała i Uparta, inkarnacja awatara. Pierwsze zadanie, które wykonamy, będzie to wynurzenie się z wody. No i lecimy tutaj pod górę Olimp, bo będzie jadka, a następne zadanie polega na wykonaniu dużej ilości obrażeń przed otwarciem, zamknięciem burzy drugiej. To co, do jeziorka. Górą Olimp. Dobra, sprawdźmy to. I co, wynurzyłem się. I jest zadanie zaliczone, szybkie, łatwe, przyjemne. Nie mam żadnej broni. No i przechodzimy do zadania numer 2, które polega na zadaniu obrażeń do burzy drugiej. Czyli musimy zadać te 2000 obrażeń przed zamknięciem się w strefy drugiej. Dzięki, dawaj, nawalamy tutaj do góry. Ciekawy jestem, czy zalicza to na bossach. Myślę, że tak, bo nie ma tutaj jakiegoś dodatkowego wymogu, że zadaj obrażenia tylko i wyłącznie przeciwnikom. W ogóle chciałem wam jeszcze serdecznie podziękować za wszystkie lajki, subskrypcje, komentarze oraz wsparcie mnie kodem Wazji Gaming oraz na YouTubie. Dziękuję bardzo serdecznie. Dzięki wam ten kanał istnieje. No i przejdźmy wytestować tutaj na Zeusie. Dawaj Astro ze mną. Sprawdzimy, czy da się to obrażenia nabić. Jeszcze jestem trochę przeziębiony po tych świętach. Dajcie znać w komentarzu, jak tam wam minęły, co dostaliście od zająca. Jestem ciekawy. No i lecimy tutaj nawalać Zeusa. Ciekawy jestem, jak to zaliczy. Burza jest dalej tutaj pierwsza. A w ogóle polecam wam lecieć tutaj na to HG do góry. I co, przez zalicza normalnie, więc fantastycznie. Tak samo na tych wszystkich NPC-ach, co się pojawią, również będzie nam zaliczało. Bardzo szybki, fajny sposób. Bo na bossie możecie multum tych obrażeń zrobić. Okej, powalony. Teraz się pojawią NPC-e. Na NPC-ach ponownie dobijamy te obrażenia. No, co? Dobra. Daj mi Astro dobić te obrażenia do 2000. Mi brakuje sporo. Wow. Mi pozostało 100 obrażeń jeszcze. Dobra, mam dobite. Zeus twój. Grafiki odblokowane. Możemy przejść do zadania numer 3. Jeśli również chcesz się pochwalić swoimi zakupami tak jak inni, nie zapomnij wrzucić screena wraz ze swoimi zakupami przy użyciu kodu Wazji Gaming na naszym Discordzie Wazilandia. W trzecim zadaniu zrobimy trafienie tego samego gracza z broni o klasie rzadkości mitycznej i z broni o tej samej klasie. O innej klasie, przepraszam. O innej. Ja podniosłem ten karabin? Nie, zostawiłem. Proszę tego mityka, dzięki wielkie. W ogóle nie wiem, jakim cudem ta gra wystartowała jeszcze nam z jakimś bambikiem. Warm iguaną. Chyba auto uzupełnianie jakieś się uruchomiło. Gdzie oni się leją? A, oni się leją przy tym Aresie. Dawaj do mnie, Astro.
Dostał i teraz go muszę z innej broni trafić. I dostał. I zadanie zaliczone. Trzymaj. Karabin, robi sobie to zadanie. No i teraz, aby wykonać zadanie 4, niestety musimy chwilę poczekać, bo nie siadła nam po prostu pogoda. Mamy noc, a zadanie musimy wykonać w dzień. Tak więc widzimy się za chwileczkę. Zadaniem numer 4 kory jest spinanie się, przeskakiwanie lub ślizganie za dnia. Jak widzicie, niestety musimy tutaj mieć tego farta, żeby było słońce na niebie. Jeśli widzicie księżyc lub gwiazdy, nie jesteście w stanie tego zadania wykonać. Na szczęście noc trwa 3 razy krócej niż dzień, czy tam 4, więc nie ma jakiegoś tam problemu. Wszystko zależy od waszego szczęścia. Najszybszym tutaj sposobem jest robienie takiej wspinaczki po prostu na dwie strony. To idzie mega szybko. No i nie dadzą mi po prostu spokoju. I lecę z powrotem wykonywać zadanie. Najszybszy sposób. Już wam się zakręci w głowie. Albo robicie sobie murek. O, trochę za wysoki zrobiłem, ale co tam. I znowu mnie ktoś snajpi. 45, 46 i 50. Tak więc pierwsza strona zadań kory, odblokowałem graffiti, mamy wykonaną. Przechodzimy do strony numer 2. Jesteśmy już na drugiej stronie zadań kory. Pierwsze zadanie, które tutaj wykonam, polega na pokonaniu dystansu pociągiem. Wylądowaliśmy na pociągu, no to wszystko zależy po prostu od gry, jak wam ten pociąg tam siądzie na mapie. My tutaj sobie jeszcze przykładowo przystanek zlutowaliśmy, no i siedliśmy do niego na spokojnie. Tak więc jedziemy teraz te 500 metrów i widzimy się za chwilę w kolejnym zadaniu. Już tutaj jeszcze raz to zaczął przejmować skrzynię. 400 metrów, zaraz będzie 500. W następnym zadaniu wynajmiemy postać lub ożywimy towarzyszy. No i tutaj zrobimy taki trik z wynajmowaniem towarzysza. Jeśli to nie będzie działać do końca, to po prostu to zmienimy. Już wam pokazuję. No, Astro, odpraw go. Dawaj, odpraw. O, come on. Dowód, brawo. I teraz ja go wynajmuję. Pyk. Jest 2 na 20. Teraz go można odprawić F. Polecenia. F. Od... No co jest? Polecenia podkomendnego. F. Odprawiony. Fajne jest to, że to jest na wsparciu. No, dawaj, dawaj. Wiesz co, musimy go zabrać do strefy. A! Ponowne przejęcie chyba działa też. Dawaj do strefy, bo on nam zaraz umrze. Tutaj w tej strefie. Czy on leci za nami? Dobra, leci. Trzeba tutaj jakiś samochód albo crossa przejąć. No, jest fura. Ale cross będzie lepszy.
czy ten NPC wsiądzie do tego crossa. Dawaj, jest, siedzi. No i jedziemy do strefy. Dawaj, NPC. Trzymaj się. No i chodź do mnie. Będziemy wynajmować na zmianę. Dobra, to wygląda na miejscówkę taką całkiem spoko. Zrobienia tego z klifami. Tap. Więcej. F3 trzymaj, odpraw. I teraz patrzcie, teraz Astro go wynajmie, jest 4 na 20. A w ogóle nie jestem pewien, czy nie można tego robić tak w kółko. 5,20. Ja go teraz znowu odprawię. Znowu go wezmę. 6 na 20. Czy możecie go tak w kółko odprawiać i wynajmować za 0 i wam to zalicza. Motyw jest sztos. A jak nie chce wam się czegoś takiego robić, to możecie po prostu no podnosić przykładowo towarzysza. Też istnieje taka opcja. On się, co, on się zwiesił? Nie mogę nic zrobić, czy ty go wynająłeś? On się zwiesił! Co jest? Tyle razy go wynajęliśmy, że się zwiesił chłopak. Na dwa. A jest! Działa? Działa, jest. 9 na 20. Masakra. Uważajcie z tym wynajmowaniem go w kółko. Bo jak widzicie, jak za szybko to robicie, to może wam się popsuć NPC. Wynajmujesz, zwalniasz za 0 i możecie to za 250 golda zrobić. Całe zadanie, co najlepsze. A, i jeszcze taka ciekawostka, że możecie też przykładowo sztabki sobie wydawać na tych NPC-ach. Tak więc to już zależy od tego, jak wam wykonujecie te zadania. O, zwiesił się, znowu za szybko zrobiłem. Tak. Ale to jest śmieszne. Dowódca, brawo. Ty, nie, nie leć w strefę. O nie, on ucieka. Trzeba na crossa wskoczyć, może poleci za nami. Dobra, ja jadę. Może się teleportuje. A nie, on się nie teleportuje, bo on jest odprawiony. O nie. Dobra, to chyba zadanie popsułem. Pojadę do innego, po prostu wezmę innego, może się inny odwiesi. Tutaj chyba będzie dowódca tych mechanicznych. Widzę, widzę, że się odwiesił, ale lecę tutaj do tego drugiego. Do Afrodyty, wezmę Afrodytę. 250 złota. Jadę do strefy. Okej, dzień dobry. Afrodyta, chodź tutaj. No i znowu to samo. Ustawcie sobie przycisk do odprawiania. I ponownie do drużyny. Też zaczekajcie chwilę, żeby wam się ten NPC nie zwiesił. No bo to szkoda po prostu lecieć za kolejnym. 19 na 20. Znowu odpraw. No i zadanie mam wykonane. Więc przechodzimy do kolejnego zadania.
Za czym przejdziemy do dalszej części nagrania, chciałem wam serdecznie podziękować za ostatnie komentarze. Są to wyróżnione komentarze dnia. Przypominam wam o tym, żeby komentować filmy, a kto wie, może na następnym odcinku to wasz komentarz będzie wyróżniony. W następnym zadaniu strony drugiej musimy zebrać lub wydać sztabki, tak jak widzieliście przed chwilą po prostu. Za wynajmowanie dostajecie, to znaczy tracicie złoto. Ja sobie tutaj przykładowo kupię 3 bronie epickie i myślę, że... Aha, nie zaliczyło mi do końca. O nie, co teraz? Muszę coś jeszcze tutaj wydać. A gdzie jest Astro, twój NPC? Uciekł. Po prostu uciekł. Dobra, to dawaj podjedziemy do jakiegoś automatu. O, NPC jednak wybrał, że on leci do strefy. No cóż. A jego wybór. W strefie mu jest lepiej. No i tutaj resztę golda możemy wydać na przeróżne sposoby, ulepszając broń w bunkrze, poprzez wydając to w automacie. Z racji, że bunkry się już tutaj pojawiły, ja sobie po prostu podjadę i ulepszę jakąkolwiek broń, aby dokończyć to zadanie. No i ponownie mój ulubiony bunkier pod Olimpem. Nie wiem, jak tutaj się jeszcze skrzynki nawet uchowały. Jest w ogóle jakieś niesamowite. Wezmę sobie holocelownik, bębenek mam, tutaj nic więcej nie trzeba. Zadanie wykonane. Złoto wydane i odblokowana emoji. No i pozostało nam ostatnie zadanie strony drugiej, zadań kory, które polega na zdobyciu lub podniesieniu korony zwycięzcy. Najfajniejsze jest to, że to zadanie jest po prostu na wsparciu, tak więc nie musicie wyzdobyć tej korony lub podnieść, może to po prostu wasz towarzysz z drużyny, tak więc nie ma tutaj aż takiej spiny. Jak widzicie, ja już mam tutaj dwie osoby pozostałe. Widzę, o, widzę. Tam kamp za drzewem. O, on ma jakiegoś wolhaka, on przez drzewa strzela. Skubany. Dobra, powaliłem go. Idę do ciebie. Myślę, że i tak to zadanie zaliczy. Nie widzę, czy mnie podjeżdża. Ehe, jeszcze plecami stoję, to jest też w ogóle fantastycznie. Co się skrada? Przepraszam za moją pomyłkę, zostało jeszcze jedno zadanie, które polega na zlikwidowaniu przeciwników mając 50 punktów zdrowia. Czyli zbijacie sobie po wylądowaniu trochę życia, pijecie kewy, no i zabieracie się za likwidację mając 50 hapsów. Ja wam serdecznie dziękuję i zobaczcie, jak prezentują się wszystkie nagrody kory, które odblokowaliśmy. Jeśli filmik wam się podobał, nie zapomnijcie o tym, aby zostawić lajka, komentarz pod filmem, subskrypcję z dzwonem oraz o dołączeniu na naszego Discorda. Link znajduje się na stronie głównej Wazi Gaming. A jeśli chciałbyś wesprzeć moją twórczość, zapraszam do skorzystania z mojego kodu twórcy Wazi Gaming. Hej!